Siemano Elson, dzień dobry, Elon, dobry wieczór, witamy wszystkich w nowym roku. Dokładnie, dajcie znać jak nas widać, jak nas słychać, jak się macie, skąd klikacie, skąd dostaliście informacje o tym live'ie, też możecie napisać, bo dzisiaj poszły maile w tym nowym, ganz nowym roku 2024. Ogólnie to co? Na początku chcieliśmy Wam życzyć oczywiście zajebistości w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tak wszyscy życzyliśmy sobie zdrowia ostatnio, ale Michał wrzucił dość mocny tekst, gdzie został poddany refleksji przeze mnie, a tam było coś takiego, że możesz mieć zdrowie, możesz mieć pieniądze, ale jeśli szczęścia ci zabraknie, to możesz mieć taką sytuację jak ci wszyscy ludzie na Titaniku, bo im po prostu zabrakło szczęścia. Także to wszystko jest ważne, to wszystko trzeba złożyć jakoś w całość, poukładać, żeby po prostu nam się wiodło w tym nowym roku. Jakby nie było, w nowy rok weszliśmy z pompą, zarówno chyba u niektórych na portfelach to widać, na moim widać, bo altcoiny ładnie podbijały wczoraj. Złotówka też pompowała, ale w dół, czyli dolary można było dość fajnie sprzedać. Jeżeli ktoś to wykorzystał i gdzieś te dolary pogonił, to można było na tym ugrać. Zobaczymy, jak tam się Bybit do tego wszystkiego odniesie. Pewnie wiecie, o co chodzi. Pisaliśmy też oczywiście na Discordzie, jak i na Telegramie. Przepraszam za kaszel, ale dalej mnie trzyma kaszel palacza pochorobowy, także nic tutaj nie wymyślę. Dobra, tyle ode mnie w ramach wstępu. Nie wiem, czy jeszcze coś chłopaki chcą dodać. Jak nie, to będziemy lecieć z dzisiejszą prezentacją. Lecimy. Lecimy, no. Dobra. Oczywiście prezentacja standardowo, jak co roku, czyli noworoczne postanowienia, o których już zapomnicie prawdopodobnie w pierwszym, drugim, trzecim, może no trzecim tygodniu stycznia, to zazwyczaj już wszyscy zapomnieli, co sobie sami obiecali. My Wam oczywiście tutaj przypomnimy i skupimy się troszkę bardziej na tym, jak to zrobić, by to bardziej zmaterializować, by dotrwać w tym wszystkim. Ja ogólnie przestałem robić sobie noworoczne postanowienia, tu się przyznam. W zeszłym roku żadnych noworocznych postanowień nie miałem, ale zrobiłem coś całkiem odwrotnego. Też zauważyłem, że tego typu trend gdzieś się pojawił na social mediach. Czyli ja sobie wypisałem top 10 rzeczy, moim zdaniem takich z moich przemyśleń, jest tego więcej, bo mogłem tego z top 50 wypisać, ale taka topka, 10 top rzeczy, które zrobiłem w zeszłym roku i jestem na przykład z nich bardzo zadowolony i szczęśliwy, podsumowałem po prostu. Więc ja to w taki sposób robię, te noworoczne postanowienia. U mnie nie za bardzo się to sprawdzało, bardziej sobie stawiam cele, czyli wiem, co chcę ewentualnie osiągnąć w tym 2024 roku. No a zazwyczaj wiem też, co mnie do tego doprowadzi, jednak oczywiście trzeba się bardzo szybko dostosowywać i być dość bardzo elastycznym, żeby pewne rzeczy oczywiście tutaj robić, bo każdy dzień, każdy tydzień, miesiąc jest no nie do końca do przewidzenia tutaj na rynkach finansowych. Także na początku każdego roku wielu z nas stawia sobie cele i postanowienia. Tak jak mówię, ja bardziej stawiam cele, postanowienia tak średnio. Nie chce mi się nic ustanawiać, postanawiać, po prostu rozpisuję sobie cele. Ale tak? Powiedz mi, jaką ty widzisz różnicę między właśnie celami a postanowieniami, bo Różnica dla mnie między postanowieniem a celem jest taka, że jeśli ja sobie postawię cel, to ja do niego dążę. To jest dla mnie jakiś cel po prostu. A postanowienia zazwyczaj są robione lekką ręką. Postanowisz, że na przykład, nie wiem, no standardowo, że weźmiesz się za siebie, pójdziesz na siłownię. Ja już to postanawiałem wiele razy, a u mnie to nie do końca się sprawdza, bo ja mam troszkę inne cele, troszkę inne priorytety i robię to całkiem inaczej. Te postanowienia to jest takie soft. Rozumiesz? Nie za bardzo ludzie się do tego przykładają, ale jeśli dasz sobie cel, tak jak ja na przykład dałem sobie w zeszłym roku cel, żeby kupić na przykład jedną nieruchomość,
to ten cel jest zrobiony. I to o to chodzi. Po prostu jakieś typowe cele, które da się zrealizować dochodzeniem do tego przez pewną drogę. Bo możesz sobie postanowić, o, nie będę jeść słodyczy, tak jak ostatnio. To nawet dla mnie nie było postanowienie, tylko fakt dokonany, powiedziałem, przestaję żreć te słodycze i to zrobiłem. Kurczę, ciężko mi to wytłumaczyć. To na dzisiejszej prezentacji dowiecie się, jak właśnie przekuć te postanowienia w konkretne cele i jak ich dotrzymywać. Elegancko. Ogólnie tutaj punkt pierwszy. Refleksja nad tym, co zrobiłeś w poprzednim roku. To jest to dokładnie, co ja mówiłem. Nie zastanawiaj się za bardzo, co zrobisz w przyszłym roku, dzisiaj, tylko to, co zrobiłeś w zeszłym roku. Czyli refleksja nad ubiegłym rokiem to czas, aby docenić każdy postęp, który uczyniłeś oraz rozpoznać obszary, które wymagają dalszego rozwoju. Czyli po prostu to jest nic innego jak maglowany przez nas stan gry, żeby zapisać sobie to, co zrobiłeś, to, co mogłeś zrobić, czego nie zrobiłeś, co mogłeś zrobić lepiej, czy mogłeś czegoś zrobić więcej lub gdzieś za dużo czasu poświęciłeś, zmarnowałeś ten czas. Także, tak jak widzicie tu, postęp nie jest perfekcją. To jest droga do sukcesu, która jest po prostu w takiej serii małych zdarzeń, małych kroków, które cię będą zbliżać do wykonania pewnego celu. Bo tak jak wiecie, ludzie zazwyczaj oczekują gigantycznych postępów, które nie są zazwyczaj do ogarnięcia od razu. Zdarza się komuś, że zrobi jakiś gigantyczny postęp. Nie wiem, zarobisz bańkę na kryptowalutach i potem się zastanawiasz. Ale jak zarobisz 5 tysięcy, 10 tysięcy złotych, to też jest sukces. Warto się zastanowić, jak ten sukces utrzymać, jak się za to wynagrodzić i jak w tym wszystkim wytrwać, bo nie zawsze te wszystkie takie kroki milowe, takie duże, które mają mocny wpływ na twoje życie, będą od razu tak łatwo do przeskoczenia. Też te podobnego live'a mieliśmy chyba z Donajem, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś o podobnych rzeczach. Czyli tak, zamiast oceniać się za to, czego nie osiągnąłeś, zacznij celebrować każde swoje małe zwycięstwo. To jest po części to, co robi Michał, czyli ta power lista tych 5 rzeczy, które ma do zrobienia, które zrobił. Każda taka rzecz cieszy cię coraz bardziej, ale musisz się nauczyć to wykorzystywać na plus. Można to bardziej podciągnąć pod siłownię na przykład, jak wiesz, jak wbijasz na siłownię i bierzesz tam na klatę, nie wiem, 40 kilo, to za 2 tygodnie na przykład już będziesz brać te 42 czy 45. I też nie warto się porównywać, nie warto iść w tą perfekcję. Perfekcja w ogóle będzie cię odciągać od tych celów, bo zawsze będziesz chciał coś zrobić lepiej, zawsze będziesz chciał coś poprawić i tak dalej. A to nie jest ważne, poprawia się w locie. Ale na tej siłowni na przykład można się bardzo łatwo zdołować, bo ty będziesz brał dzisiaj, będziesz brał 40, jutro będziesz brał tą 41 czy tą 40,5 i tak dalej. Powoli będziesz progresował, no ale spojrzysz w lewo, a tam jakiś byczek wali 80, czyli 2 razy tyle co ty. I ty sobie pomyślisz, kurde, to słabo, nie? Właśnie to porównywanie się do innych to też jest taki złodziej szczęścia. Tego nie warto robić, warto się porównywać do siebie z dnia wcześniejszego. To znaczy, że jeśli osiągasz ten progres, to warto go jest zauważyć i wtedy właśnie warto jest doceniać te małe kroki. No i progresować z każdym dniem powoli, tak jak to 1% dziennie, nie? Żeby 1% dziennie być coraz lepszym. Nie wiem, robisz pompki, zrobiłeś dzisiaj 20, a jutro zrób 21 czy tam 22, później 23, 24 i tak dalej. I no, powoli do przodu. Dokumentować przede wszystkim, jeszcze mam tu w głowie, czekaj Kuba, jeszcze chwilę się wryję, bo jak porównujemy to do tej siłowni, to ja na przykład mam taką aplikację Gymbook i tam sobie zapisuję ilość powtórzeń, ciężar, to wszystko. I jak tego wcześniej nie robiłem, to nie widziałem tego progresu, ale też nie widziałem regresu, jaki mnie dopada, jeśli przestaję wykonywać pewne czynności systematycznie. Olewam tą systematykę. I tak jak robiłem sobie tego Gymbooka, systematycznie robiłem, na przykład doszedłem tam do, nie wiem,
30 kg na jednym obciążniku, na hantlu, tam 110 kg na klatę czy ileś. Dochodziłem, tak jak mówi Michał, do tego step by step, małymi kroczkami, progresowałem, zrobiłem sobie przerwę, wracam na siłownię, chcę podnieść 60-70 kilo na klatę, a tu sama sztanga chce mnie zabić. Czyli zobaczcie, jaki regres potem jest. I potem patrzę w tego gymbooka, mówię, ale jak? Wystarczyło odpuścić, to chyba było wtedy 4 czy 5 miesięcy, no i po prostu lipa. Zaczynam od nowa. Jedynie co fajnego jest w siłowni, tak jeszcze dodam, to jest pamięć mięśniowa. Po 3, 4, 6 tygodniach bardzo szybko zaczynasz wracać na te dobre tory i zaczynasz coraz więcej znowu dźwigać, tylko że wracasz do poprzednich poziomów, gdzie odklepałeś sobie progres i zapisałeś to gdzieś na kartce czy w jakiejś aplikacji i dopiero potem, jak wrócisz do tego stanu poprzedniego, to dopiero możesz powiedzieć, no dobra, to ja zaczynam znowu progresować i robić coś więcej. Dobrze, Kuba, mów. Ja bym chciał jeszcze dodać to, co powtarzam każdemu, z kim nie rozmawiam, i jak ktoś mi mówi, że on, nie wiem, nie czuje się wartościowy, albo nie czuje się pewny siebie, albo nie czuje, że coś osiąga w życiu. A propos refleksji nad tym, co zrobiłeś w poprzednim roku, to też pomaga, bardzo, bardzo mocno pomaga. To jest wypisanie tego, co osiągnąłeś, z czego jesteś zadowolony, ile udało ci się, nie wiem, odłożyć, ile udało ci się zarobić, ile udało ci się zainwestować, ile udało ci się, nie wiem, przykładowo, tak jak tutaj chłopaki mówili, sprogresować na siłowni, czy cokolwiek innego, ile udało ci się, nie wiem, przebiec, czy osiągnąć inne cele, jakie tam sobie wyznaczałeś. I to analizowanie swoich sukcesów, nawet jeżeli to jest, nie wiem, zrobienie jakiegoś kursu chociażby, to też są sukcesy, które dodają później pewności siebie i dodają ci świadomości tego, jaką tak naprawdę możesz przynosić wartość nie tylko w swoim życiu, ale też w życiu innych, i czy rzeczywiście robisz ten progres, czy faktycznie jest tak, jak może ci się wydawać, że czujesz jakąś stagnację i stoisz w miejscu. Także spojrzenie sobie na poprzedni rok i faktyczne takie rozliczenie się z tym, czego zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, gdzie poszedłeś, gdzie nie poszedłeś, co chciałbyś zobaczyć, czego nie chciałbyś zobaczyć, do kogo chciałbyś pójść i inne takie rzeczy, no to jest coś, co pomaga nie tylko uświadomić sobie, że faktycznie idzie się do przodu, ale też coś, co pomaga zauważyć, gdzie są pewne braki, które odkładamy w tym, żeby w końcu się za nie wziąć, no i faktycznie podjąć działanie w ich kierunku. No i fajnie. Mamy jeszcze komentarze, to wrócimy potem. Realistyczne cele, pierwszy krok do sukcesu, czyli po prostu trzeba stawiać właśnie to, o czym mówił tutaj Sławek. I też jest taka metoda osiągania celów, ona się nazywa SMART, żeby te cele były mierzalne, żeby one były realistyczne, odmierzone w czasie i tak dalej. Teraz nie pamiętam, ile tam było konkretnie punktów, ale to możecie sobie wygooglować. To jest metoda, nazywa się SMART, czyli mądra taka, nie? No i właśnie, chodzi tutaj schudne 20 kilo. No to nie jest za bardzo cel, chodzi bardziej, żeby to wprawić w taki proces, a później zobaczymy, ile to konkretnie ci da. Więc to schudne 20 kilo zamieniamy na ćwiczenia 3 razy w tygodniu. Tutaj to jest w sumie opisane. Drobne, mierzalne cele są łatwiejsze do realizacji i dają poczucie satysfakcji, które napędza nas do dalszego działania. Pamiętajcie, małe kroki prowadzą do wielkich zmian. Tak jak było na poprzednim slajdzie, te małe kroki po prostu to też jest docenienie naszego effortu. Zaangażowania w to, to czasami nie mogę znaleźć polskich słów jeszcze, zaangażowania, i wtedy po prostu widzimy, że powoli, powoli progresujemy, także też daje nam to motywację, chociaż według mnie motywacja generalnie nie jest za bardzo potrzebna. Motywacja to jest taka rozpałka, którą możemy wrzucić do grilla i ona bardzo szybko się tli, ale też bardzo szybko gaśnie. Za to może nam pozwolić zacząć.
Dla mnie dużo bardziej jest znalezienie konkretnego celu, który wiesz, że chcesz osiągnąć, wiesz dlaczego chcesz go osiągnąć i wtedy motywacja po prostu przestaje być potrzebna. Wtedy wiesz, że czy ci się chce, czy ci się nie chce, czy jesteś zmęczony, to trzeba zrobić, to trzeba odhaczyć po prostu, bo to jest twój cel, który chcesz osiągnąć i nic poza tym się nie liczy. Nie liczy się, że boli cię noga, głowa, czy masz kaca, czy to jest po prostu... Są głupoty, które nam należy odrzucić, a ciśniemy i lecimy do efektów, aż do osiągnięcia celu. Tyle ode mnie. Panowie, telefony z rąk. Lecimy dalej, ja tu muszę coś usunąć, bo tu piszą, żeby coś usunąć po prostu z Discorda, bo tam niby podejrzenie skamu, także tu trzeba lecieć z tym dalej. Droga do sukcesu, planowanie i organizacja. Myślę, że tu też Kuba coś więcej na ten temat powie z Michałem. Ja dokończę i też się zaraz odniosę. Spoko. Wiecie, plany są fajne do momentu, aż je realizujemy, bo bardzo łatwo jest się z tych planów wykrzaczyć. I im lepiej, można powiedzieć, rozpisany ten plan, tym łatwiej się go trzymać. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli plan, który sobie zakładamy, jest czystym ogólnikiem i zawiera bardzo ogólne punkty, ale nie mamy na przykład rozpisane, w jaki sposób te punkty mamy osiągać, to nagle obudzicie się za jakiś czas i stwierdzicie, że no miałem taki plan, ale finalnie nic z niego nie wyszło. No, dlaczego nic z niego nie wyszło? Bo za mało się do niego przygotowałem i w sumie nie wiedziałem, w jaki sposób mam do niego podejść i zacząć te kolejne punkty na tym planie odhaczać. Więc owszem, można sobie zrobić coś takiego, że przykładowo waszym planem będzie zainwestować, nie wiem, 20 tysięcy w danym roku, jeżeli dla kogoś to jest dużo, dla kogoś mało, to jest czysto hipotetyczna sumka, z tym, że teraz co z tego, jeżeli ty nie będziesz wiedzieć, w jaki sposób masz te 20 tysięcy wyciągnąć, jeżeli na przykład zarabiasz 4 tysiące miesięcznie. No i tutaj kłania się rozpisanie całego procesu, jaki tutaj będzie ci towarzyszyć i szukanie tych pieniędzy, które faktycznie możesz skądś zabrać po to tylko, żeby je włożyć w dane miejsce. I tutaj na przykład kłania się plan, który niejednokrotnie wspominałem i który też został fajnie rozpisany przeze mnie na grupie, dotyczący tego, żeby sobie zapisywać, ile dziennie macie do wydania i z tego, co wam dziennie zostaje, czego nie wydacie, to sobie w ciągu tygodnia te pieniądze odkładać, czy tam inwestować, czy cokolwiek innego z nimi robić. Są osoby na grupie, które widziałem, że z tego korzystały i im też dało to wymierne efekty. Więc to nie jest tak, że to tylko działa dla mnie, tylko to jest ogólny plan, który każdy może sobie zastosować. Jeżeli faktycznie będzie się tego trzymać, to będzie to realizować i będzie miał z tego efekty. I takie samo założenie i taki sam szczegółowy plan powinien dotyczyć każdego innego celu, jaki będzie zakładany. Bo jeżeli tego zabraknie, to tak jak powiedziałem, w styczniu sobie stwierdzicie, że chcecie objechać świat dookoła, a obudzicie się w listopadzie i nigdzie nie byliście. Bo nie było biletów zabukowanych. Albo na przykład mówimy sobie, że będziemy jeść zdrowo, a nie robimy żadnych zdrowych zakupów i idziemy później wieczorem do lodówki, zjadłbym coś, ale tu nic nie mam, Uber Eats i Burger King, nie? To trzeba po prostu zaplanować z góry, trzeba mieć na to wszystko plan i tak samo jak Kuba mówił o inwestycjach, tak samo ze wszystkim innym i czasami te cele, stawiamy sobie bardzo duże cele, ale nie wiemy, jak od czego mamy zacząć. Bardzo często, jeśli masz w ogóle duży cel, to nie wiesz, jak on będzie przebiegał, ale wiesz, co chcesz osiągnąć. Więc po prostu krok po kroku zaczynasz powoli sobie planować, rozbijać te cele na konkretne kroki i najlepiej jest to wszystko rozpisać, co miałem w planach, co tutaj miałem później zrobić, jaki był konkretny krok do tego, by osiągnąć ten cel i powoli do przodu, nie? Jak tam, Maryczku? Możemy lecieć może dalej? Tak, ogólnie taka sytuacja, bo dodałem dzisiaj parę newsów na Telegram. Tak jak widzicie, trzeba trzymać rękę na pulsie. Ja podłączyłem portfel, a nie miałem nic do kliknięcia, żeby coś sklejmować. Nie wiem, czy ty, Michał, wiesz, ale jest tam taka strona Less Fee and Gas, taka strona coś była. I tu można było odebrać airdropa na Solanę. Podobno jest szansa, że to jest po prostu skam i czyści ludziom portfele. Nie wiem, mi się nic na razie nie wydarzyło, ale dajcie znać, jeżeli znacie ten temat. Ja usunąłem po prostu tą informację z
Discorda i z Telegrama, żeby nikt się tam nie podpinał więcej, a trzeba po prostu rozkminić, czy to faktycznie, czy nie. Ja pisałem, że nie, się nie kwalifikuję, więc po prostu nic mi nie przyszło, nic nie podpisywałem. No tak wygląda świat krypto. Z tą drogą do sukcesu i z tym planowaniem oraz organizacją tego wszystkiego to jest naprawdę najciężej. Ja lubię sobie pisać notatki, ale nie lubię na przykład robić sobie takiego całego notatnika, zeszytu zadań, które mam wykonywać. Zapisuję pewne rzeczy, tylko najgorsze u mnie jest to, że jak ja zapiszę, to to czasem leży tydzień. Więc ja to zapisuję, po części sortuję sobie to, co jest do wykonania na teraz, kiedy coś mogę zrobić później, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi właśnie o takie internetowe rzeczy, airdropy i te wszystkie takie rzeczy, które trzeba robić natychmiast, no to musisz to robić natychmiast, ale tak jak widzicie, trzeba też oczywiście zachować jakiś dystans do tego i szczególne zasady bezpieczeństwa, jeżeli coś robicie na bardzo szybko, bo często takie okazje się tutaj pojawiają. Jeżeli chodzi o planowanie w ogóle życia i tego, co chcecie robić, no to tutaj warto, tak jak już wspominaliśmy, po prostu te cele oraz te postanowienia sobie najpierw zapisać, a potem po prostu zastanowić się, w jaki sposób je można zrealizować. Motywacja. Słucham, Kuba? Motywacja i wsparcie, klucz do wytrwałości. Motywacja to paliwo, ale to jest takie paliwo rakietowe, które się bardzo szybko spala. I na przykład z tym wsparciem to chodzi o to, żeby mieć kogoś obok ciebie, kto cię będzie też wspierał do dotrzymywaniu tych postanowień czy do wsparcia do tego celu. Jeśli idziemy na siłownię, to fajnie jest kogoś, z kim będziemy chodzić na tą siłownię. Albo na przykład, jeśli rzucamy palenie, to najlepiej jest powiedzieć wszystkim naokoło, wszystkim znajomym, że rzucamy palenie. Jak wtedy oni właśnie po trzech dniach zobaczą cię z papierosem, to gościu. Poczekaj, bo właśnie nie do końca, bo już niejednokrotnie słyszałem od znajomych, że oni rzucają palenie, czy oni kończą z alkoholem i coś takiego i tak dalej. I nawet jeżeli im powiesz, ej, ty miałeś rzucić, to oni, a dobra, chuj tam. I wiesz, co jest ciekawe? To a propos ciebie też taka ciekawostka, którą usłyszałem od kogoś, że jeżeli powiesz komuś o tym, o czym zamierzasz i załóżmy to trafi do niewłaściwych osób, ta informacja, to nagle może się okazać, że chuj z tego celu wyjdzie, bo ci ludzie, wiesz, energetycznie będą ci jakoś źle życzyć i nie osiągniesz tego. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że jak komuś powiesz o tym, to już masz ten dopływ dopaminy, tak jakbyś to zrobił. Tak jak ja mówiłem, że tam gdzieś pojadę, to chyba wtedy chodziło o Bali. Wszyscy mówili, ale zajebiście, to ja już się czułem, jakbym tam był, nie? A tam, ale wiesz, dochodziły różne opcje, kilka problemów i to też nie było tak do końca ten. No i z tego Bali w sumie nic nie wyszło, to teraz siedzę sobie na Krecie. No ale wyjechałeś, wiesz, o co chodzi. Możesz dać sobie duży cel inny i trzeba się, tak jak mówiłem, dostosowywać do tego. Ja też chciałem pojechać do Azji, a skończyło się na tym, że jak były lockdowny i to wszystko, to odwiedziłem znajomych w Danii na 2 tygodnie, co w ogóle było nieplanowane, i zjechałem całą Chorwację aż do Albanii w dół samochodem. To też nie było planowane, tak? I to było taka dodatkowa alternatywa tego po części, co chciałem zrobić. I potem mówię, to już tą Azję odpuszczam, poczekam, zobaczę, co się wydarzy. Nie minęło kilka tygodni, ja po prostu kupiłem bilety na Azję, co też nie do końca było planowane, bo chciałem to odpuścić. Więc pewne rzeczy po prostu no, zdarzają się, musisz się dostosować, oczywiście przeciągasz to. Wszystko też zależy od tego, jaki masz na to budżet zaplanowany, bo ja często budżet planuję na rok, półtora do przodu. To jest bardzo dużo dla niektórych ludzi, gdzie ja rozmawiam ze znajomymi, a oni nie mają budżetu zaplanowanego na miesiąc do przodu. Oni żyją. Też się budżet wtedy trochę rozjechał. No wiesz, ale z miesiąca na miesiąc jeszcze okej, ale z tygodnia na tydzień. Ja nauczyłem się planować budżet, gdy zarabiałem dwutygodniówki i tygodniówki. W Londynie jak byłem, zarabiałem tygodniówki. W Danii jak pracowałem na samym początku, zarabiałem dwutygodniówki i to było zajebiste. To naprawdę uczy konsekwencji, obycia, opanowania z tym wszystkim, bo wtedy po tym tygodniu, dwóch wiesz dokładnie, na co możesz przeznaczyć dane środki, a na co ich nie możesz przeznaczyć. Wyznaczasz sobie priorytety.
wiesz, że to jest ważniejsze od drugiego, no bo jak dostajesz górę hajsu za miesięczną wypłatę, to całkiem inaczej tym się zarządza, niż jak dostajesz tygodniówkę czy dwutygodniówkę. Ja przynajmniej tak mam. Więc no to wszystko jest do ogarnięcia, więc tego na pewno, jak ktoś chce lepiej zarządzać swoimi aktywami w tym roku, no to powinien sobie zacząć i stworzyć, zacząć robić budżet, stworzyć taki zeszyt i to podzielić na przykład chociażby na te dwa tygodnie, bo miesiącem ciężko się zarządza, pół roku to samo, tak jak mówię, a ja jestem taką osobą, że planuję pewne wydatki na rok do przodu. Ale to, co Kuba mówiłeś, jeśli chodzi o tych osobach, a chuj tam, to moim zdaniem takie osoby nie szanują po prostu siebie. Bo jeśli dajesz, podejmujesz jakąś decyzję i jeszcze mówisz o tym swoim znajomym, to nie tylko oni liczą na to, że ją wypełnisz, ale ty musisz też szanować siebie i ją wypełnić, więc musisz się z tym wstrzymać. A jeśli mówisz, a chuj tam, to znaczy, że albo twoje cele się dla ciebie nie liczą i do tego nie liczy się dla ciebie dotrzymania słowa innym, bo to jednak powiedziałeś im, także powinieneś tego słowa dotrzymać, a do tego pewnie tam masz jakąś słabą motywację, dokładnie nie wiesz, dlaczego chciałbyś to zrobić, bo to też ludzie jak pomyślą, a rzuciłbym palenie, to bym miał tam więcej pieniędzy, nie? Ale to nie chodzi generalnie o pieniądze, to bardziej chodzi o twoje zdrowie, o twoje kubki smakowe, o to, jak się czujesz, jak się czujesz, jak wstajesz po imprezie zakrapianej alkoholem, na której jarałeś co 15 minut, bo w sumie to osoby, które palą, to mają większego kaca od tego palenia niż od samego alkoholu, nie? Dbasz o otoczenie, o ślad węglowy, o swoich bliskich, jak nie palisz. No tak, stary. Też jest problem w tym, że ci ludzie często wiedzą, że czegoś nie chcą, natomiast nie mają wystarczająco silnej woli, żeby faktycznie czegoś dotrzymać. I w pewnym momencie przychodzi coś, jakieś losowe zdarzenie i to nie musi być jakiś duży powód, bo to do tego wystarczy na przykład po prostu kolejne spotkanie ze znajomymi. I nagle oni zapominają o tym, czym jest silna wola i nagle, wiesz, ta chęć zrobienia czegoś jest silniejsza niż chęć skończenia czegoś robić i dotrzymania sobie tego słowa. Więc to też jest kwestia do praktyki, do treningu, a mianowicie budowa swojej silnej woli i trzymania się swojego słowa, bo jeżeli tego zabraknie, no to faktycznie nagle się okazuje, że żadne słowo nie jest sobie dotrzymywane. Silna wola generalnie się nie liczy, a jeśli idziesz na imprezę spotkać się ze znajomymi, którzy palą, to oni nie palą zwykle w pomieszczeniach, tylko muszą wyjść z tego pomieszczenia. Więc jeśli przestałeś palić, to nie idziesz, nie wychodzisz na zewnątrz, po prostu z nimi, bo nie będziesz się torturował tam. No. To jest silna wola. Nie. Po części tak, bo wiesz, ja mam dużo znajomych i to jest tak, że mam takiego znajomego, który pali tylko na imprezach. Ja mówię, ale po co to? Przecież to nie daje żadnej przyjemności. Ja jakbym na imprezie zapalił papierosa, zresztą tak było, nie na, nawet nie papierosa, tylko fajkę wodną, i ja mam limit. 3 buchy, jak wezmę 4, to potem się mogę w różnych dziwnych miejscach budzić. Po prostu robię się zielony, blady, żygać mi się chce i jestem wyautowany. Więc wszystko jest dla ludzi, ale trzeba mieć pewny umiar. Jeżeli chodzi o te dopełnianie sobie tych przyrzeczeń, tych, to co mówił Kuba, że niby chcesz rzucić palenie, obiecasz to znajomym i siebie i nie dotrzymujesz. Ja nie do końca się z tym zgodzę, że to jest jakaś tam porażka. Dla mnie ważnym jest to, że pomimo tego, że komuś się nie udaje dowozić pewnych rzeczy, to on dalej próbuje. Bo akurat palenie, różne uzależnienia są bardzo ciężkie do zlikwidowania, ale ważne jest to, że z tym walczysz. Pytanie, w jaki sposób walczysz i czy pokazujesz to, że walczysz. Bo wiecie, my mamy takie społeczeństwo, że ty możesz powiedzieć, no teraz kończę palić, zaczynam chodzić na siłownię. I ludzie zaczną ci wytykać to, ile razy zapaliłeś papierosa, pomimo że nie powinieneś, czy powiedziałeś, że nie będziesz, albo to, ile razy nie byłeś na tej siłowni, bo a mówiłeś, że będziesz chodzić systematycznie.
nikt się nie będzie zastanawiać to, ile ty faktycznie dowiozłeś tego, że chciałeś, że coś zrobiłeś i że coś faktycznie wypełniłeś. Dlatego tu chodzi o te dokumentowanie. Jeżeli ja powiedziałem sobie, że przestaję jeść te słodycze, to zacząłem odhaczać te kropki. Po trzech miesiącach już przestałem odhaczać te kropki, bo mi się nie chciało tego odhaczać. Ja zapomniałem już w ogóle, że istnieją słodycze i że ja sobie to ustaliłem. Po prostu ich nie jem. Więc po jakimś czasie wchodzi to w nawyk i ty robisz to po prostu automatycznie i nie musisz tego już tak kontrolować. Najgorsze jest wejście w ten nawyk, rozpoczęcie kontroli z tego i samokontroli swojej. To ja tak po mnie widzę, że tak to działa. Ale to też działa w drugą stronę. Jeśli nadużywasz pewnych rzeczy, to te nadużywanie tych pewnych rzeczy po części, po czasie staje się twoim nawykiem, czymś normalnym. I to tak jak ostatnio rozmawialiśmy w niedzielę, że ja próbowałem wytłumaczyć, dlaczego po części rozumiem to, że ktoś lubi sobie przyjść po pracy, usiąść i wypić te przysłowiowe piwerko do jakiegoś serialu. Bo ja też lubię się napić piwa zera tego smakowego, bo dla mnie to jest jak lemoniada. Ale przestałem to robić po części, bo zauważyłem, że najpierw jedno wieczorem, potem dwa, potem już byłem w fazie trzy. I teraz jak ja doszedłem do fazy trzech zerówek wieczorem, bo mi smakuje, bo coś tam, to teraz każdy dojdzie do takiej fazy nawet z piwem alkoholowym, a po trzech piwach to już cię kopnie, nie? Nie wiem, ja bym był po jednym pozamiatany. Więc tak jak to działa w drugą stronę, czyli wyrabianie sobie dobrych nawyków, to tak samo działa te wyrabianie sobie złych nawyków, tylko łatwiej się wyrabia te złe nawyki, bo to pewną przyjemność daje niż te dobre, gdzie ty się zmuszasz do pewnych rzeczy, żeby je robić albo nie robić. Więc wiecie, o co chodzi, nie? Wszystko zależy od głowy, bo te dobre nawyki po prostu mają odroczoną gratyfikację zwykle i te efekty zobaczysz później. Dlatego a te są złe nawyki od razu ci dają dopaminę, szumi w głowie i tak dalej, także wiesz. No dlatego złych trudno nawyków, je zrobić. Ta szybka, łatwa dopamina bardzo łatwo uzależnia też. Mhm. Więc trzeba to sobie po prostu wpoić do głowy, że efekty przyjdą po czasie, krok po kroku. O tym dzisiaj właśnie mówimy. To widać na rynku krypto. Ludzie chcą wyników tu teraz, dotykają się dźwigni i tracą swoje pieniądze. Zamiast kupić, pomyśleć, rozłożyć, rozplanować i po prostu ręce pod dupę. To idealnie weryfikuje. Lecimy dalej. Monitorowanie postępów. Świętowanie małych zwycięstw, to po części co mówiliśmy. Śledzenie naszych postępów jest jak patrzenie w lusterko wsteczne podczas jazdy. Pokazuje, jak daleko już zaszliśmy. To także okazja, by świętować małe zwycięstwa, a jeśli natrafiamy na przeszkody, nie bójmy się dostosowywać planu. Elastyczność to część drogi do sukcesu. I to jest to, co dokładnie powiedziałem. Pomimo tego, że mamy jakieś pagórki, ciśniemy do przodu, dostosowujemy się, kombinujemy, jak to ominąć, jak to przeskoczyć. Ważny jest ten proces i że ty robisz, a nie, że ty odpuszczasz i się poddajesz. Bo jeżeli się odpuścisz i poddasz, to już nie wiesz, co jest za 100 metrów, za 10 kilometrów, czy po drugiej stronie tych drzwi. Ale jeżeli znajdziesz sposób, jak przejechać tą odległość, jak przejść na za te drzwi, jak się nie da drzwiami, to możesz wejść oknem. Po prostu musisz znaleźć na to sposób. Życie dla mnie po części to jest ciągła walka, taka pozytywna, kombinowanie pewnych rzeczy. No przecież jak zawsze czegoś chciałeś zajebiście mocno, a nie masz na to hajsu, to ja znam ludzi, którzy naprawdę nie mieli hajsu, a kurwa wykombinowali, z podziemia wyciągnęli ten hajs, żeby sobie na przykład kupić coś, co bardzo pragnęli. Nie mówię tutaj o domu, mieszkania czy jakoś turbo dużych, ale jak ja byłem smarkiem dzieciakiem, a chciałem mieć telefon komórkowy, wtedy to było takie Mitsubishi czy tam jakaś Nokia, to kombinowałem, jak tu zdobyć hajs i na to zarobić. Albo jak zarobić pieniądze, żeby pojechać sobie do Czech po moje pierwsze w życiu buty markowe, które kupiłem. Jakieś tam Nike czy co to było. Życie to nie Excel, trzeba być elastycznym. Dokładnie. Tutaj jest napisane coś fajnego, a jeśli
No trafimy na przeszkody, nie bójmy się dostosować planu. Właśnie, czasami lepiej jest zmienić plan, który sobie obraliśmy, a nie cel. Cel powinien być niezmienny i tak jak sobie postanowiliśmy, dążymy do tego celu, a jeśli coś nam nie wychodzi, to lepiej jest dostosować to, jaką strategię obraliśmy do osiągnięcia tego celu, bo czasami nie zawsze jest tak, że właśnie dobierzemy to odpowiednio, jednak nie należy właśnie zmieniać tych celi i jeśli mamy dobre dlaczego, to niepotrzebna nam jest żadna motywacja. Lecimy dalej? Tak. Niepowodzenia, lekcje, nie przeszkody. O, to jest dobre. Porażka nigdy nie jest finalna. Każde niepowodzenie to cenna lekcja, nie koniec świata. Gdy coś nie idzie po naszej myśli, zamiast się podawać, zastanówmy się, co można z tego wyciągnąć. Jak możemy to wykorzystać, aby być lepszymi jutro? Pamiętajcie, wytrwałość to umiejętność wstawania za każdym razem, gdy upadniemy. Bo niestety, ale przeszkody będą się zdarzać, będziemy często upadać, będziemy mieć mnóstwo upadków i nie liczy się, ile razy będziesz upadał, zawsze musisz postać i zawsze musisz cisnąć do przodu. Także to porażka, tak jak już powiedziałem, nigdy nie jest finalna i nieważne, co by się stało, nieważne, ile byś pieniędzy stracił, nie ma takich pieniędzy, których nie da się odrobić i po prostu czasami może lepiej wziąć sobie kilka dni przerwy na refleksję, rozpisać to sobie, dobra akcja jest w ogóle, żeby używać dziennika, notatnika. Ja robię coś takiego codziennie rano, piszę sobie, co tam się działo dzień wcześniej, wtedy może się tak jakby od tego odłączyć, stanąć w trzeciej osobie, popatrzeć na to, gdzie tutaj można było zrobić coś lepiej, gdzie można było coś poprawić, a później po prostu działać dalej. Czyli ja też bym powiedział tutaj. No mów. Ja też bym powiedział tutaj, że bardzo ważna jest kwestia nazewnictwa i słów, jakich używamy, bo już raz wspominaliśmy o tym na live'ie, też chyba o tym Mateusz mówił potem na którymś live'ie i teraz znowu przypomnę o tym, że kwestia nazewnictwa i słów, jakie dobieramy, warunkuje to, w jaki sposób się czujemy i jak podchodzimy do danego tematu, bo psychologicznie, wiesz, jak reagujesz i co chcesz zrobić z problemem, chcesz się go pozbyć, a co chcesz zrobić z wyzwaniem, no chcesz się z nim zmierzyć i zobaczyć, jak sobie poradzisz, bo to jest nagle coś innego i coś, co zmusza cię do podjęcia jakiegoś działania i fajnie jest porywalizować i zobaczyć, co z tego wyjdzie, czy może nie jesteś taki chujowy, jak ci się wydaje, czy może jednak troszeczkę jesteś. Więc gamifikacja życia. Gamifikacja życia, dokładnie. I achievementy, żebyś sobie odblokowywał za każde rozwiązanie. Stary, 5 zadań dziennie, codziennie. No. Fajne jest też to, co powiedział Michał, że zastanowienie się nad tym, co działo się dnia wczorajszego. Wiecie, no często ludzie piszą pamiętniki, to się dla mnie po części niczym nie różni, czyli zapisujesz to, co doświadczyłeś dnia poprzedniego. Tego też oczywiście trzeba się nauczyć robić. Ja jak byłem młodszy, to kiedyś takie rzeczy pisałem, teraz w sumie nie zastanawiałem się, nawet kurczę powiem, że nie zastanawiałem się, czy bym znalazł na to czas. Pewnie po części te pierwsze kilka razy jest trudne, żeby to zrobić, a potem to już wchodzi tak w nawyk, że już z automatu robisz i odhaczasz sobie, zapisujesz to, ale ciekawe rozwiązanie, żeby po części zacząć panować nad tym, co się dzieje w twoim życiu lub co możesz zrobić lepiej. Dla mnie, tak jak mówię, po części takim właśnie stanem gry to nie są te dzienne zapiski, ale przynajmniej co pół roku robię sobie taką retrospekcję i patrzę, co już udało się zrealizować, a co jeszcze wymaga ode mnie czasu, czy gdzie muszę skierować więcej energii podczas pewnych działań. Ja to czasami muszę to zapisać, czasami to już to piszę wieczorem, bo już mi to tak siedzi na bani, że już po prostu chcę się tego pozbyć. Nie? No to jest takie uwolnienie, jak to rozpiszesz sobie, to czujesz takie odjęcie, po prostu jest ci lżej, nie? A do tego medytacja później, żeby to zweryfikować, przemyśleć, co z tym zrobić dalej i tak dalej. No, jak się przyzwyczajesz, to naprawdę. I każdy ma 24 godziny, także nie mów mi, że nie znajdziesz czasu. No ja czasami nie znajduję czasu, żeby zjeść. Wiesz, jak jest. Bo to nie chodzi, że nie masz czasu, tylko jesteś gdzieś
zaangażowany na 110% i nie masz czas, nie masz po prostu, nie chcesz się oderwać od tego, co robisz i nie chcesz robić tego czegoś innego. No ja tak przez ostatnie mam. Wróciłem do normy, po części wyzdrowiałem, no to już parę nocy grąbnąłem i posiedziałem do 7-8 rano. Po prostu to lubię. I wiesz, i wtedy robię swoje te rzeczy, które mam do zrobienia i nie dokładam sobie nowych rzeczy, no bo ja mówię, ja teraz pewne rzeczy muszę po tych 2 tygodniach wycinki nadrobić, nie? Lecimy dalej. Długoterminowa wytrwałość, jak nie stracić z oczu celu. Wytrwałość w postanowieniach to maraton, nie sprint. To też wiele razy powtarzaliśmy, tak samo jak inwestowanie i życie. To nie jest maraton, to nie jest sprint, żeby się po prostu wypalić z energii, ale trzeba to rozłożyć systematycznie, tą energię, żeby jak najdalej zajechać. Aby utrzymać zapał przez cały rok, warto regularnie przypominać sobie o swoich celach i dlaczego są one dla nas ważne. Niech każdy dzień przynosi choćby mały krok w kierunku naszych marzeń. Pamiętajcie, droga do zmiany to podróż. Cieszymy się właśnie tą podróżą, a nie tym samym celem. No bo często jest tak, że jak jakiś cel osiągniemy, czy sobie nawet kupimy coś, co sobie wymarzyliśmy, to pocieszymy się ten tydzień, dwa i potem już o tym zapominamy. Tak jest z zabawkami, z gadżetami. No na 100% mieliście tak, że nie wiem, chcieliście fajny rower, rolki, nie wiem, samochód, motocykl czy coś. Ja tak miałem z motocyklem, że kupiłem sobie wymarzony motocykl, jarałem się z nim na samym początku, a na przykład jak podliczę teraz już, gdzieś moje takie zapał do tego motocykla poszedł na bok, to jest mój któryś motocykl z kolei, który mam, to ja, żeby was nie skłamać, to chyba w zeszłym roku może z 70 kilometrów zrobiłem na tym motocyklu, a mój bratanek, jak kupił motocykl, to nie schodził z tego motocykla, co był weekend w domu w Polsce, nie schodził z tego motocykla, był jak przyklejony i tak jak mówię, on po prostu jeździł, go to jara, nawet zapominał jeść i wszystko, bo po prostu był w tej fazie i tak są. I to też trzeba kontrolować, to fajna jest taka faza, taka zajawka, ale trzeba po części to zacząć jakoś kontrolować, no i tak jak tutaj, żeby nie zgubić też innych rzeczy właśnie z pola widzenia, żeby nie zauroczyć się czymś za bardzo. Chcecie coś dodać? Ważne na pewno jest odnalezienie tego, dlaczego chcemy ten cel osiągnąć. W ogóle to jest bardzo prosta technika. Gdy zadajemy to pytanie kilka razy pod rząd, zwykle 5 tych pytań dlaczego, doprowadzi nas do konkretnego celu, do konkretnej odpowiedzi. Więc na przykład, dlaczego chcesz mieć ten motor? No bo chciałbym pojeździć. Dlaczego chcesz jeździć na tym motorze? No bo to daje mi, potrafię wyczyścić sobie głowę, jak ta szybkość i tak dalej, nie? Dlaczego ta szybkość sprawia ci przyjemność, dlaczego chcesz wyczyścić głowę? Bo mam na przykład problemy takie i takie. Dlaczego masz problemy takie i takie? I zwykle po 5 zadaniach tego pytania dlaczego dochodzimy do prawdziwego powodu, dlaczego chcemy to mieć. Także też jest dobrze znać ten powód. Zresztą jest taka książka, jak ona się nazywa? No nieważne, ale ja mam to, że czasami mam jakiś cytat, a go po prostu nie pamiętam, więc czasami znam jakąś książkę, ale jest taka książka, znajdź powód, czy dlaczego, nieważne, ale jest pełno fajnych książek, które warto jest poczytać, a jest taka książka właśnie o odnalezieniu tego dlaczego, który bardziej cię będzie motywować, dyscyplinować do osiągania celów, niż jakakolwiek motywacja czy poklepanie po plecach. A życie to jest maraton z elementami sprintu, czasami jest szybciej, czasami jest wolniej, zależy gdzie biegniesz, jaką drogę obrałeś, czasami jest z górki, czasami jest pod górkę, różnie bywa, czasami też trzeba przeskoczyć przez jakąś rzeczkę. Ja często mam tak, jak Michał, może nie z książkami, ale z materiałami na YouTube, jakieś TikToki czy coś, po prostu ja lecę, coś mi wpada w ucho, często sobie robię notatki, zapisuję, później tu się gdzieś właśnie wypowiadam i na tych live'ach wtorkowych i na niedzielnych,
Bo jak nie zapiszę, to zapomnę, a jak zapiszę, to i tak, pomimo tego wszystkiego, ciężko mi jest do tego potem wrócić i jakoś nawiązać, więc ja mam często tak, że muszę od razu się wygadać, powiedzieć mój pomysł. Często jest tak, że Kuba jest to tylko w stanie gdzieś tam opisać słowami, bo ja często mam tak, że no nie umiem się wygadać, mam taki natłok myśli, nie umiem się po prostu dobrze wygadać, a jak wrzucę to na przykład chłopakom, to potem Kuba, no to tak, 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 i potem jak ktoś to przeczyta, to ktoś to zrozumie, co ja miałem na myśli, więc to tak po prostu też czasem działa. No, my już wiemy, jaka to jest książka, Znajdź swoje dlaczego, a autorem jest Simon Sinek. No i widzicie, i dlatego to jest zajebiste, że wszyscy się tu mamy nawzajem, bo każdy coś dorzuci. Chcesz coś, Kuba, dodać, czy lecimy? Lecimy. Lecimy. O, nowy rok, nowa ty, trwała zmiana jest możliwa. Podsumowując, wytrwałość w postanowieniach noworocznych to połączenie realistycznego planowania, motywacji, wsparcia i elastyczności. Także no to są takie najważniejsze punkty. Pamiętajmy, że każdy z nas ma siłę, by dokonać pozytywnych zmian. Zaczynajmy ten nowy rok z optymizmem i determinacją. Razem możemy osiągnąć wszystko, ale to motywacyjnie tutaj jest dzisiaj napisane. Co sobie postanowimy? Także życzymy wam wszystkim powodzenia. Oczywiście jest tak, wiecie, ten zapał zaraz po nowym roku, czy nawet już przed końcem nowego roku jest mega fajny, bo od nowego roku, ja zacznę od poniedziałku. Przestań tak robić, bo ja mówię, to jest bez sensu, takie właśnie robienie sobie tych postanowień. Po prostu zamiast mówić, że coś zrobisz, zacznij powoli to zrobić, powoli to wdrażać. I to po części wejdzie w twoje po prostu nawyki i w końcu się w to wdrożysz, bo nie ma innej drogi, żeby po prostu to zrobić. No tak, tak to działa u mnie i tak jak mówię, często ja jakoś po prostu na siłę sobie tego wszystkiego nie narzucam, ale też to wychodzi w praniu. Można sobie napisać listę, nie wiem, 1000 marzeń, 100 marzeń, 100 rzeczy do zrobienia przez kolejny rok. Ciężko jest to też oczywiście na siłę wymyślić, jeżeli ktoś tego nie robił, ale zapisywać na bieżąco te rzeczy, dokładać do listy, a też time frame, czyli czas, w którym chcesz to zrobić, też nie musi być, że od razu, to możesz sobie dać na później albo wtedy, gdy przyjdzie na to jakiś odpowiedniejszy czas. Tyle ode mnie. Kuba? Dobra. Także będziemy powoli kończyć, jeżeli tu nic chłopaki już nie chcą dodać. Fajnie, że jesteście aktywni w komentarzach. Jeszcze zobaczymy, co tu mamy ciekawego w komentarzach. A, tu airdropy, różne rzeczy, książki. Mateusz Donajski mógłby się przydać dzisiaj. Tutaj chłopaki tak piszą. Ale chyba sami też ogarnęliśmy w miarę. Okej. No, dobra. To teraz panel reklamowy, czyli chcieliśmy was zaprosić na NBX-a, który będzie miał miejsce 15-16 maja w Warszawie. Oczywiście z naszym kodem Hajsoholicy macie dodatkową zniżkę. To jest dalej faza Early Birds, czyli te po prostu bilety są dużo tańsze. Tak jak widzicie, są 40% tańsze od ceny standardowej, plus jeszcze, czy tam minus od tej ceny 10% z naszym kodem. Oczywiście teraz jeszcze 17 lutego będzie wydarzenie też w Warszawie. Tam mocno ją Maciek Tomczyk z Krypto Ekipy promuje, więc tam też... Ale bilety już są wyprzedane. Ale to zawsze możecie przyjść i stać na dworze, na zewnątrz. Nie no, śmieję się. Tam faktycznie bardzo szybko te bilety się wyprzedały, także możecie napisać, kto zdążył kupić, kto się pojawi. I tyle, jeżeli faktycznie już bilety zostały sprzedane, bo ja widziałem info, ale nie do końca wierzyłem, że tak szybko. No i jeszcze oczywiście kogo nie ma, zapraszamy na Telegram, a jak już jesteście na Telegramie, to bardzo prosto dostać się też na naszego Discorda. Żeby wbić na Telegrama, to wystarczy w przeglądarce wpisać t.me/hajsoholicy. Od razu wbijacie na kanał informacyjny Hajsoholików. No i to by było tyle, także dziękujemy wam za dzisiaj. Jeszcze raz życzymy wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku.
Oby ten rok był lepszy niż ten poprzedni i nie był gorszy niż, nie wiem, któryś, który mieliście z waszych lat wstecznych, jakiś zły rok, bo też tak się zdarza, więc zróbmy wszystko, żeby ten rok był lepszy niż te lata poprzednie. Dziękujemy wam, widzimy się za tydzień. Dzięki wielkie, siemanko. Siemanko.